Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj temat przygotowania kłada w teren. Właściwie takie tanie przygotowanie w teren, czyli podstawy, to co ja zawsze robię, takie pierwsze, że tak powiem, najważniejsze przygotowanie kłada do jazdy. Jak już wiecie, scrambler jest dotarty, także już można zacząć z nim naprawdę jeździć. No i dzisiaj opowiem Wam o kilku rzeczach takich podstawowych, które zawsze robię, które nie są jakoś strasznie drogie, a bardzo mocno poprawiają trakcję, poprawiają frajdę z jazdy. Zanim do tego przejdziemy, zobaczcie sobie, tutaj mam przygotowany zestawik. Tak to wygląda, rozpala się grill. No i w międzyczasie opowiem Wam o tym, co dzisiaj będziemy robić, czyli o tym, co chcę dzisiaj zrobić z kładem, w jaki sposób go przygotuję do jazdy w terenie. Pierwsza rzecz, którą zawsze robię w każdym kładzie, którego mam, którym jeżdżę, to jest oczywiście montaż dystansów. Tu może nie być widać z tej strony, zobaczymy, zajrzymy. A, widać z tej strony bez problemu. Dystanse. Z tyłu są już założone, z przodu dystanse będziemy zakładali. Tutaj już leżą przygotowane, to są dystanse zdjęte z poprzedniego mojego scramblera. No i co? Od razu kilka słów o dystansach. Co, jak, po co, na co i dlaczego. Generalnie po wielu próbach, po wielu testach, jeśli chodzi o jazdę na dystansach, to zestaw, który mi się najlepiej sprawdza, to jest przód dystanse 30 mm, czyli one o tyle nam poszerzą rozstaw kół z przodu, i z tyłu, tak jak już powiedziałem, są założone, więc... Więc już możecie zobaczyć, jak to wygląda. Praktycznie prawie połowa koła wystaje na bok. W każdym razie z tyłu są dystanse 45 mm i według mnie to jest zestaw idealny do scramblera, do Polarisa. Kład naprawdę bardzo fajnie, stabilnie zachowuje się na trawersach, fajnie się prowadzi po drogach takich, gdzie są jakieś koleiny po autach terenowych i tak dalej, bo jest naprawdę szeroko. Teraz tak, zanim przejdziemy do montowania tych przednich dystansów, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Mianowicie te dystanse mają wkręcane, tutaj widzicie, wkręcane szpilki. I teraz w związku z tym, że dokładamy element, który zwiększa rozstaw osi, który jest elementem tuningującym układ jezdny, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, zawsze te szpilki wkręcam na klej do gwintów. Czyli te szpilki wszystkie będą wyciągnięte, będą posmarowane klejem do gwintów i będą na nowo wklejone w te miejsca. Dodatkowo bardzo często sam dystans dokręcam do oryginalnych szpilek, które są w pieście, również właśnie takim klejem, po to, żeby mieć gwarancję, że ten dystans się nie odkręci. Także musicie o tym pamiętać. I to jest pierwsza rzecz, którą będziemy robili. Później, kolejna rzecz. Będziemy zabezpieczali wszystkie wtyczki środkiem odpornym na wilgoć, który eliminuje przebicia prądu nawet pod wodą. Czyli wtyczkę od wyciągarki i wszystkie pozostałe wtyczki, które są pod maską, które są w kładzie, będziemy zabezpieczali takim oto środkiem w sprayu, po to, żeby nie dostawała się tam wilgoć, żeby te wszystkie połączenia, styki nam nie śniedziały i żebyśmy mogli spokojnie, bezpiecznie użytkować tego kłada bez ryzyka jakichś dziwnych sytuacji typu jakieś zwarcia czy zaniki prądu i tak dalej. I kolejna rzecz, kolejny element, to jest oczywiście montaż wyciągarki. Zamontujemy sobie dzisiaj akcesoryjną wyciągarkę Polarisa 2500 LBS-ów, to jest wyciągarka, którą woziłem w poprzednim kładzie, jak zresztą tutaj doskonale widzicie. Pokażę Wam, jak łatwo i szybko montuje się tą wyciągarkę, bo jest to wyciągarka akcesoryjna. Także bez problemu ją zamontujemy. Tutaj jest moja pomocnica, która będzie dzisiaj mnie nagrywała i przy okazji przyprowadziła swojego tygrysa. Pies, który bardzo lubi Pixie. Kłady off-road. Pokaż się. I jako ostatni element uzbroimy sobie wahatę. W związku z tym, że jak widzicie, wahacze są kompletnie nieosłonięte, gumy przegubów są kompletnie nieosłonięte, będziemy montowali aluminiowe osłony wahaczy, które zostały mi z poprzedniego modelu. Nie mam jeszcze zamówionego Iron Baltica,
i do czasu montażu Irona zabezpieczę sobie tego układa aluminiowymi osłonami wahaczy po to, żeby gumy przegubów, żeby już to wszystko było bezpieczne. A one się całkiem nieźle sprawdzają tak naprawdę. Jako budżetowe, jako pierwsza modyfikacja w zupełności wystarczą. Seryjne plastiki trochę dadzą radę, trochę wytrzymają, więc tutaj nie ma wielkiego bólu. O to wszystko. Także zaraz zabieramy się za robotę. Przypomniał mi się jeszcze jeden element, o którym zapomniałem wam powiedzieć. Mianowicie zawsze w kładzie staram się mieć z tyłu zaczep, który będzie dobrze dostępny po to, żeby w razie czego można zaczepić linę, żeby ktoś mógł mnie wyciągnąć w tył. Także już mam gotowy taki zaczep, który przygotował mi kolega. Też nie ma tu żadnych filozofii, ucho trochę metalowego pręta, przewiercone, zakręcone, zaspawane. I już jest z tyłu element, za którym można spokojnie łapać i tego kłada w tył wyciągać. Więc to jest też taka podstawowa modyfikacja, którą warto zrobić. Nie mając tego, mając seryjny hak, oczywiście również można się wyciągać, natomiast on jest taki, że tak powiem, tutaj w dół zagięty, plus ta kulka daleko wystaje, często haczy o ziemię, więc żeby tego nie mieć, tych problemów, jest to zrobione w taki, a nie inny sposób. No dobra, przekąska się szykuje. W międzyczasie pierwsze co robimy, rozkręcam nakrętki mocujące dystanse ze szpilek. Tu zobaczycie, już lekko wykręciłem. Jeszcze troszkę kluczem imbusowym wykręcam. Nie za dużo, dlatego że nie ma sensu w całej byle, tylko tu dostać się dziubkiem tego kleju do gwintów. No i teraz daję tu kropelkę kleju do gwintów po to, żeby było to dobrze zabezpieczone. Tego kleju nie ma sensu dawać za dużo. Troszkę tylko po to, żeby złapał nam ten gwint. I teraz wkręcamy tą szpilkę ponownie kluczem imbusowym na swoje miejsce. Dlatego nie będę wam pokazywał na wszystkich, pokażę wam tylko na tej jednej szpilce, dlatego że teraz tą całą procedurę powtórzę na jednym i na drugim dystansie po kolei na wszystkich szpilkach. Dystanse już posmarowane klejem, także to będzie sobie schło, a ja teraz poluzuję nakrętki jednego i drugiego koła, podnoszę kłada, ściągam koła i będę za chwilę zakładał dystanse. Jeszcze zobaczmy, jaki tu byłby widok. Luzujemy. Jedno koło poluzowane. Drugie poluzowane. Podnosimy. Podnoszę od razu na środku. Oczywiście będę zdejmował tylko jedną stronę, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. Nie wiem, jeszcze będę musiał chyba poprawić, bo mi się, widzę, wysuwa ten kołek, a kład się nie podnosi. Także niestety jeszcze trzeba.
Źle to sobie wymierzyłem. Mam nadzieję, że już teraz jest ok. Chociaż widzę, że on dalej wyjeżdża. Ale dobra. O, co jest? 27. I jest za nisko. Zawsze taki patent wystarczył. Chyba jest po prostu na Foxie dłuższy skok zawieszenia. Bo przyznam wam szczerze, że już zawsze miałem przy takiej pozycji podniesionego kłada, a tu jeszcze kompletnie brakuje. Dobra, na chwilkę się wyłączam i będę poprawiał to. Dobra, już generalnie sytuacja jest ogarnięta. Okazuje się, że prawdopodobnie X-Pack ma na tym Foxie ma dłuższy skok zawieszenia. Przez to standardowo, tak jak zawsze podnosiłem skramblera, nie udało się. Brakowało do lewarku trochę, a już powiedziałem sobie. Felga aluminiowa pod lewarek, rebler, mocne felgi. I już wracamy do roboty, czyli odkręcamy teraz koło. Dobra rada dla was, zawsze dla tych, którzy mają problem gubiąc śruby. Ja zawsze sobie je kładę na podnóżkach, są pod ręką, dodatkowo nie gubią się. Nie kopnę ich gdzieś niechcący podkładam, bo później zawsze szukanie, kombinowanie. Gdzie są nakręci i zaraz będziemy mieli pierwsze koło skręcone, będziemy przykręcali dystans. Generalnie warto jest jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, te dystanse, które ja mam XATV, one mają bardzo wąskie otwory w środku, którymi przykręcamy dystans do piasty i trzeba najpierw zabrać odpowiedni klucz, który po prostu wejdzie w otwory. Ja wam to zaraz wszystko pokażę. Gdzieś tu miałem, już zgubiłem klucz. A jest, leży, dobra, koło dystansu. A podobno wszystko miałeś być na swoim miejscu. No jest. A już nie mogłeś klucza tylko znaleźć. Ja po tym piwie. Aha. I teraz zobaczcie, o czym mówię. Klucz, nakrętka, nasadka 15. Chodzi tutaj bardzo, bardzo na styk. Także jak ktoś ma trochę grubszy komplet nasadek, to zwyczajnie nie włoży tego dystansa, nie przykręci go, bo nie zmieści się nasadka do środka. Dodatkowo to jest wszystko naprawdę, zobaczcie, słuchajcie, jak się trze. Także to wszystko jest tutaj na dziesiątki milimetra. No i teraz to. Wszystko pięknie, ładnie, nowe. O, tu widzę trochę nabite jakieś syfu. Od razu można przy okazji ściągania koła wdubać. Rzeczywiście w sobotę znowu się nabije, no ale chwilowo można przy okazji wyczyścić sobie tutaj miejsce pomiędzy tarczą a klockami hamulcowymi. Warto dbać o hamulce, żeby później podczas jakiegoś zjazdu się nie okazało, że zablokowało, albo żeby po prostu podczas jazdy się nie spaliły klocki hamulcowe przez zapieczone tłoczki. Także tu już mamy to wypchnięte, to jest na szczęście wszystko bardzo suche. No i teraz sam dystans. Banalnie prosta sprawa. Przykładamy go. Nakręcamy nakrętki. Można zrobić jeszcze jedną rzecz. W sumie chyba to zrobimy nawet. Czyli tutaj również damy klej do gwintów, damy go w nakrętki, po to, żeby też mieć pewność, że ten dystans nam się nie odkręci. Chociaż z drugiej strony może nie będziemy dawać, bo tutaj nakrętki mają samokontrujące takie przetłoczenia, więc myślę, że w tym wypadku nawet nie będzie potrzebny ten klej, bo one zwyczajnie docisną się, wgryzą się w to aluminium i to się powinno trzymać. Oczywiście ja to za... Po kolejnym wyjeździe ja to sprawdzę, żeby mieć pewność, że to wszystko się trzyma tak jak powinno, żeby nie było przygód z żadnym przeganiającym mnie kołem i temu podobnych rzeczy. Tak jak mówiłem na początku filmu, to jest budżetowe przygotowywanie kłada w teren, no bo oczywiście dystanse to jest, są takim trochę półśrodkiem, dlatego że rozstaw kół w kładzie, odsadzenie tych kół powinno się tak stuprocentowo prawidłowo robić poprzez felgi. Natomiast no, doskonale sobie wszyscy zdajecie sprawę, że koszt felg jest dużo wyższy. Ja co prawda mam tutaj komplet felg poszerzających kłada, natomiast
Te felgi, które mam, to są bardziej takie do cross-country, do naprawdę szybkiej jazdy. Natomiast nie do końca sprawdzają się w terenie, bo zwyczajnie jest za szeroko. Co za tym idzie? Mają tak naprawdę dwie główne wady. Pierwsza wada to jest taka, że bardzo szeroko, jak jest w scramblerze, to oznacza jedno, że błoto w klapie bardzo mocno leci za kołnierz. I to jest pierwszy problem, jeśli chodzi o zbyt duży rozstaw kół. I druga sprawa to jest oczywiście jazda w gęsto zalesionym terenie, gdzie po prostu jest mało miejsca na przejazdy między drzewami i zwyczajnie na zbyt szerokich kołach ten kład się nie mieści, co zresztą kilka razy mnie spotkało w miejscu, gdzie chłopaki przejechali jamaszkami, kanamami. Ja musiałem sobie szukać innego miejsca do przejazdu właśnie z tego powodu, że było za wąsko dla mnie. Teraz jak widzicie, przy dokręcaniu tego tu się robi już naprawdę ciasno, bo ten dystans się układa. Dokładamy naprawdę mocno, bo tak jak mówiłem, chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo. Ja najpierw dokładam dwie śruby. Widzicie, tu ten klucz już dosyć ciężko nawet wychodzi, ale da się go wyjąć. Teraz kolejne. I zaraz będziemy mieli pierwszy dystans zamontowany na miejscu. Tak jak mówię, nie żałować to, bo tego raczej często nie będziemy odkręcać. Jedyna sytuacja, w której ten dystans będzie trzeba tak naprawdę odkręcić, to jest sytuacja taka, w której będziemy zmieniać tarcze hamulcowe. Bo wtedy, żeby wyjąć tarczę, będziemy musieli te śruby poluzować. Natomiast w każdej innej sytuacji, czy do wymiany płosi, czy też przegubu, tego nie musimy robić. Z czuciem, ale mocno. To jest moment taki, w którym mamy już ten dystans dokręcony. Ja jeszcze może leciutko, ale to już naprawdę z dużym czuciem, żeby nie poprzeginać. Jeszcze na przedłużce sobie minimalnie go dociągnę. Żeby po prostu spokojnie, pewnie się czuć. Robię to też trochę dla własnego spokoju psychicznego. Mocno dorypane. Możemy już spokojnie przystąpić do zasadania koła. Dokręcamy nakrętki. Teraz ja już nie będę Was zanudzał drugą stroną, bo będę robił dokładnie to samo, co z tej strony. Także wyłączamy filmik i później kolejne etapy tego, co na dziś zaplanowałem. No dobra, pierwszy etap mamy za sobą. Dystanse zamontowane. Zobaczcie od razu, jak wzrósł rozstaw kół. No oczywiście niesie to ze sobą też koszt. Mianowicie będą teraz te koła dużo bardziej chlapały. Ale z tym sobie oczywiście poradzimy, bo to jest też kolejny etap, który będę robił. Natomiast tak, pewnie nasuwa Wam się pytanie, dlaczego od razu mając zdjęte koła i ładny dostęp do wahaczy nie założyłem osłon. Sytuacja wygląda tak, że na ten moment nie mogłem tego zrobić, dlatego że będę montował wyciągarkę. Wyciągarkę dokręca się tu, to jest bardzo ciemno, nie widzicie teraz tego. W każdym bądź razie osłony wahaczy przeszkadzają w dokręceniu śrub montujących płytę wyciągarki, więc żeby sobie tego nie utrudniać, bo oczywiście można to zrobić, trzeba się nagimnastykować z kluczem i tak dalej, najpierw zamontuję wyciągarkę, a na sam koniec zamontuję sobie osłony wahaczy. Oczywiście chwilkę będzie to trudniejsze, troszkę będzie to trudniejsze z racji tego, że już są założone koła, natomiast robiłem to już, nie jest to aż tak wielka filozofia, aż tak trudna sprawa, żeby tego nie zrobić, stąd też decyzja o tym, że najpierw wyciągarka. Przy okazji wsadzania wyciągarki zmienię też plastiki. Założę plastiki, które już mam powiercone pod poszerzenia. Plastiki, które doskonale znacie. Mój ulubiony biało-niebieski kolor. Do tego są poszerzenia, już powiercone otwory. Także to wszystko założę, nakłada. Wrócę do moich barw wojennych. A te plastiki będą niebawem zdjęte.
Dobra, przystępujemy do kolejnego etapu, czyli montaż wyciągarki. Tak jak mówiłem, wyciągarka to jest polarisowska wyciągarka, czyli plug and play. Mam już zamontowany sterownik na kierownicy, tutaj jest wyprowadzona instalacja pod wtyczkę, którą podłączamy sterownik. Teraz potrzebuję zdjąć bumper, przedni plastik i razem z płytą zamontuję wyciągarkę. Ona jest przykręcona dosłownie na 4 śruby. Poprowadzę kable do akumulatora. Oczywiście kable będą poprowadzone przez przekaźnik, który jest zamontowany na wyciągarce. I jest wtyczka, która również się podłącza po to, żeby ta wyciągarka zaczęła chodzić. Pierwsze co zrobię, to oczywiście ściągam maskę. Ja, tak jak mówiłem, będę również tutaj wszystkie wtyczki zabezpieczał przed wodą. Dodatkowo będę zakładał komplet plastiku z poszerzeniami, czyli od razu zdejmę sobie siedzenie. To wszystko odłożę na bok. I po kolei trzeba będzie pozdejmować wszystkie spinki. Tutaj jeszcze widzę pamiątka w ostatnim wyjeździe. Błoto, piasek. Niedokładnie domyte. Teraz jest okazja to wszystko sprzątnąć. Tutaj będą prawdopodobnie, zaraz zobaczymy, jeśli dobrze pamiętam, dwie śruby. To będzie coś między 13 a 15. Chyba raczej 13. I dodatkowo góra zderzaka jest montowana tutaj na torksy. Zobaczymy, wziąłem 13. Tak, to będzie 13. I już od razu wykręcę sobie obydwie próby. I później tutaj torksami będę wykręcał ten zderzak. Nie będę Was zanudzał nagrywając to, także po odkręceniu tej jednej śruby wyłączam kamerę i zobaczymy się później przy kolejnym etapie. Bumper już ściągnięty. Teraz, żeby zdemontować ten przedni plastik, muszę poluzować spinki przy lampach, spinki trzymające maskę, po to, żeby sobie ten plastik spokojnie zdjąć. Rozpinamy kierunkowskazy i wtedy cały ten front zejdzie na... Wymontuję jeszcze osłonę, która tam jest miejsca, która jest na wyciągarkę. Zamontuję wyciągarkę. Także pierwsze co robimy, to przy użyciu narzędzia, które jest w zestawie do każdego skramblera, jest tutaj specjalny chwytak do spinek. Musimy wszystkie te spinki złapać i wyciągnąć. Ja tutaj pozwolę sobie przy Was zrobić te dwie spinki, bo znowu uważam, że nie ma sensu za dużo Wam pokazywać z wyciągania spinek. Spinka, zatrzask, taki komplecik. No i te wszystkie kompleciki teraz trzeba wyciągnąć. Także wracam do Was, jak już sobie poradzę z tymi wszystkimi spinkami. Płat już rozebrany. Teraz jestem właśnie w trakcie psikania wszystkich wtyczek nano uszczelniaczem, nanoizolacją. Dawkowanie tego polega na tym, że wstrzykuję ten preparat, czekam chwilę, aż tam wszystko ładnie nasiąknie się, przesmaruje i później wtykam z powrotem wtyczki. Przy okazji psikam sobie też miejsce, w którym tutaj jest masa dokręcona do ramy, czyli przewody masowe, żeby to też nic nie działo, gdzieś tam od migoci. No i to jest tak naprawdę wszystko, nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Psiknę sobie od razu tutaj w miejsce, w którym są montowane bezpieczniki. To jest całkiem nieźle przygotowane przez Polarisa, dlatego że tutaj jest uszczelnienie. Natomiast dodatkowo mimo wszystko spsikam tu również tak, żeby mieć pewność, że gdzieś tutaj ta wilgoć, nawet jeżeli się pojawi, to zostanie wyparta.
tak to wygląda. Całkiem proste, bardzo proste nakładanie, także nie ma tutaj co więcej pokazywać. Psikanie w 80% zakończone. Jeszcze tylko windę. Tutaj jest miejsce, które będę montował. Generalnie bardzo prosta sprawa. Po dwie śruby z boku, przekręcał tu. I tu. I do tego, jak mówiłem, poprowadzona jest instalacja. Wyjmę tutaj tę ślepkę. Spinam te dwa przewody. I jest wyciągarka. No oczywiście, wiadomo. Plus i minus. Podłączyć do akumulatora. Bierzemy się za to. Na razie. Nawet nie będę mierzał, po prostu. Przełożę sobie kable. Z tego co pamiętam. Z drugiej strony, nie będę kombinował, zmieniał w żaden sposób. Tego w jaki sposób te kable mają iść. Jedyne co, nie wiem, śruby na pewno podłączę. Bo one mi zmienią, tak, śruby. Tam czasami padają pytania z naszej strony. Są jakieś śruby celowe, coś tam, przypomnieć, że Polarisy są montowane na Europę, w Polsce. Polsce w ogóle, w Polsce, w ogóle, 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 w og
miejscu. Teraz zostało tylko podociągać śruby, podłączyć. Ale najpierw jeszcze zabezpieczyć naszym nano i z naszą izolacją wtyczki. Podłączyć wtyczki, przykręcić kabel plus minusem i to będzie wszystko. Także teraz jeszcze tylko chwila kręcenia. No i zaraz będę robił test. Mam nadzieję, że ta wyciągarka będzie chodzić. Chwilę poleżała. Wiadomo, to urządzenia elektryczne topione w terenie i nieużywane potrafią czasem świrować, więc mam nadzieję, że nie będę musiał za chwilę jej jeszcze rozkręcać, zaglądać i szukać czegokolwiek. No ale to za moment się o tym przekonamy. Na razie mocujemy płytę do ramy. Przy okazji czekam jeszcze mycie chłodnicy przedniej. Okazało się, że 150 km wystarczy do tego, żeby zarypać chłodnicę, jak się jeździ z watachą. Także ta chłodnica też wygląda dosyć wymagająco, jeśli chodzi o czyszczenie. Zobaczcie sami. Jeden dobry wyjazd i chłodnica nadaje się do czyszczenia. Dobra, winda siedzi. Kable plus minus, sterowanie podłączone. Zrobimy teraz próbę. Póki jeszcze wszystko rozebrane. Działa, winda kręci. Wszystko jest w należytym porządku, także można dalej składać. Korzystając z okazji, że mam zdjęte plastiki, ta chłodnica była na wierzchu. Oczywiście chłodnica została wymyta. Założyłem już bumper. Zaraz jeszcze tylko, niech to chwilkę podeschnie. Spsikam połączenia kierunkowskazów tym nanoprotektorem. No i będę zakładał plastiki, dalej składał. I na koniec zostanie nam już tylko zamontowanie osłon wahaczy aluminiowych. Ale to jeszcze chwila, teraz niech to sobie podeschnie i zaraz będę zakładał plastiki. Tu możecie już z tyłu zobaczyć standardowe moje barwy, czyli biały kolor. Poszerzenia od razu zrobiło się mniej szeroko, nie będzie tak to błoto na mnie leciało, chociaż na pewno jeszcze trochę będzie klapać, ale to już nie będzie to co było.
Także czekamy, aż sobie przesnie chłodnica i końcówka montażu. No i dobra. Finałowa runda, czyli zostało tylko zamontować osłony wahaczy i kład będzie generalnie gotowy. Tak wyglądają osłony, ja już je sobie tutaj przygotowałem. W środku śruby montujące. One tak wyglądają, jak wyglądają, dlatego że te wahacze są używane. One jeździły w moim poprzednim scramblerze, zanim założyłem Iron Baltiki. Do tego grzechotka. I to wszystko. Generalnie montaż jest bardzo prosty. Przykładamy wahacz. Przykręcamy go tymi obejmami, które są w zestawie. I na tym właściwie kończy się cała filozofia. Także za dużo kombinacji tutaj nie ma. Jedyne, czego nie pamiętam, to musimy sobie policzyć, ile mamy tych blaszek. Trzy. Powiedzmy, że idą z przodu po trzy i z tyłu powinny być po cztery chyba. Dwa. Cztery. Dwa. Cztery. Jedną mam w nadmiarze. Ciekawe. Albo jedną mam w nadmiarze, albo jedną zgubiłem. Zaraz jeszcze raz. Trzy. Trzy, no. Prawdopodobnie jedną zgubiłem. Czyli wychodzi na to, że z przodu też idą po cztery. Chociaż wydaje mi się. Tak, były po cztery. No dobra. Trzy też wytrzymają. Więc nie jest jakaś tam filozofia. Z jednej strony po prostu będzie... Będzie o jedną mniej i tyle. Dobra, biorę się za robotę. Pokażę wam później efekt końcowy. Nie nagrywamy przykręcania śrubek. No i słuchajcie, mamy tak zwanego klopsa. Właśnie się okazało, że osłony wahaczy aluminiowe nie pasują do wersji traktor. Mianowicie założyłem trzy wahacze, natomiast niestety wersja traktor ma dwa tłumiki i osłona wahacza, którą zakłada się tu w to miejsce, gdzie moje palce, zaczepia o obudowę, o tłumik, pierwszy tłumik, który jest na układzie wydechowym. Także nie ma w ogóle opcji, żeby założyć tą osłonę. Pozostałe trzy założone, przykręcone. Niestety jadę na nasze sobotnie upalanie z trzema osłonami wahaczy. Będę musiał wybadać ten temat. Dam wam znać, jak uda mi się ustalić, czy są jakieś inne osłony wahaczy pod to produkowane, lub czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu. No oczywiście inne rozwiązanie ono musi to, żeby zostawić ten tłumik, a jakoś sobie z tym poradzić. Także na ten moment to wszystko. Układ jest złożony, gotowy. Mam już założone poszerzenia. W międzyczasie jeszcze zrobiłem taką jedną modyfikację, o której wam nie mówiłem. Pierdoła. Mianowicie zamiast seryjnego gniazdka zapalniczki, której i tak nie używam, zamontowałem sobie dwa gniazda USB, bo wszystkie sprzęty, których używam, można ładować poprzez USB, więc będzie mi to dużo, dużo przydatniejsze. Na tym kończymy. Zachęcam was do dłubania przy swoich sprzętach, do zapoznawania się z nimi. Jak widzicie, robienie nawet czegoś, co już kiedyś robiliśmy, przynosi jakąś nową wiedzę. Zawsze czegoś się można nauczyć, czegoś się można dowiedzieć. No i co? Zapraszam was na kolejne vlogi, które będą niebawem, a tym razem tymczasem trzymajcie się, na razie.